Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Itek. Nagrywamy się na Hitbox, Boże, co ja gadam, twitch.tv, ukośnik Itek69, mam nadzieję, że będzie flow, ponieważ kicha mnie dzisiaj boli i trochę nie idzie. Lud Raskals wam dzisiaj pokażę, Rogal z losowo generowanymi rzeczami i trochę takim drygiem matematyczno-kolekcjonerskim kart. Jest robiony przez gości, zdaje się, którzy chyba animowali między innymi Adventure Time, ale mogę się mylić, bo nie pamiętam, którą kreskówkę animowali, ale bardzo możliwe, że Adventure Time. Dobrze, moi drodzy. Tak. To jest jedna rzecz. Zapomniałem zmienić danych na YouTubie. Trudno. Dobra, moi drodzy. Zaczniemy od tego, że włączę wam intro, bo jest dobre i mniej więcej mówię, o co chodzi. Przybierze z Mat Planety! Wake up! Wake up! Gonna wake up! Alright, we're nearly there, so I'm just gonna talk you through the mission again, okay? Right, you're on your way to the site of a new outer space holiday camp, where the medical substance, liquid anything, has already been transported in a Big Barry unit, which is a nickname, it's got a technical name. The Big Barry should have by now prepared the planet's surface, poured in the liquid anything, and initiated the 3D rendering process. However, we've lost contact. The most likely scenario is that flying space debris is snapped off the Big Barry's aerial, in which case you should load the appropriate chip into your chest mounted chip reader and use your helmet to render a replacement part. Before returning home, you should inspect the camp in case there's anything else we need to repair or replace. And remember, ensure that an area is clear before rendering in case you accidentally hit someone in the face, which can kill. This concludes the mission. Nearly put you back to hypersleep there. here's the planet coming into view now, look. So, I'll guide the spaceship down to the surface and you just kill. I don't know what's just happened, but I do know that moon's not supposed to be there. And the bad news is, I've lost control of the ship. Oh, there's the Big Barry, but his head's been stolen. Right, we're definitely gonna kill. Oh, hello, look at this bunch of rascals. Okay, well, the new mission is, let's escape. Musiałem was uraczyć intrem, ale też muszę wam pokazać rzecz poniżej, ponieważ rzecz poniżej dzieje się, kiedy się umiera, a umiera się tu często, a ten filmik już nie wskoczy, więc musicie nadrobić, bo to są dwa filmiki, które odblokowałem grając wcześniej, bo trochę się wciągnąłem. Więc jeszcze jedno intro, takie, wiecie, żebyście wiedzieli klimat, czaili. Jedziemy dalej. To jest jak umieracie w grze. Look, Barry! It's one of your little friends. Barry's been teaching me all about this fascinating liquid he brought with him. You see, my influence over your dimension is limited, so I need representatives on the ground. I don't quite have the hang of it yet, but I'm getting close. In the meantime, we'd really appreciate it if you could keep the numbers down up there. We can't have those idiots passing Barry. Oh, and don't worry about dying. It's just a simple matter of reshuffling time. Now, back you go. Barry has so much to teach me. Your planet sounds lovely, Barry. You must show me how to get there. Right, well, I think you were a dead body for most of that, so I'll give you the upshot. There's a thing below, or somewhere, and it's going to keep bringing us back to life as long as we kill the aliens around here. But what I'm thinking is, we find the Big Barry head and fly it home ourselves, without that thing below, obviously. So let's get looking. Dobra,
Koniec tych filmiczków. Okej, więc mniej więcej wiecie, o co chodzi. Rozbiliśmy się na planecie, lecąc do jakiegoś ośrodka. Tam leciał też Barry. Barry miał jakąś dziwną substancję, którą oczywiście zaukradli, i też jego głowę. Lut Rascals będzie miało kilka trybów rozgrywki. Standardowy Daily Challenge. Seeded Game, czyli wpisujecie ziarenko i robi się wszystko podczas jakiegoś ziarenka wpisujecie, bo wiecie, proceduralnie generowane rzeczy. Practice i Tutorial. I Wixa jest iście twarda. Jak widzicie, gra jest na heksach. Teraz musicie się chwilę skupić, bo żebyście mieli dobre pojęcie, o co w grze chodzi, muszę trochę tu pogadać. W lewym górnym rogu widzicie statystyki naszej postaci. Jest życie, jest atak, jest obrona i są tokeny. Tokeny się pozyskuje z recyklingu kart, które będziemy zbierać, bo to trochę karcianka. Trochę nie. Zobaczycie. Ale w każdym razie karty można zrecyklować. W prawym górnym rogu mapka oczywiście. Tam myszką miziam, także możecie zobaczyć. A to są tury. Tury, które za każdym razem, kiedy poruszacie się z heksa na heks, zmieniają się. Mamy cykl dobowy. Jedna tura, to znaczy to nie jest dobowy cykl, to jest cykl słoneczny i księżycowy. To ma wpływ na rozgrywkę, a to już za chwilę. No i kiedy będziemy zmieniać się tego heksa, przeskakuje nam pole w jedną stronę i zmienia nam się wtedy też pora dnia, czy też nocy. Za 250 kolejek wpadają ultrawiksatorzy na mapkę i robią srogi rozpiździel, więc trzeba się wyrobić w 250 kolejek, żeby czmychnąć do kolejnego sektora. Raz mi się udało. Okej. Dobrze. Wchodzimy do domki. Domka to taka stacja wypadowa, gdzie możecie zagadać, można się tutaj uzdrowić za tokeny. Tutaj jeżeli mailbox, jeżeli umrzecie, to nie jest taki system Nemezisa, ale potwory kradną wam karty. I te potwory mają te karty, i na te potwory może wpaść inny gracz grający w tę grę i może wam odsyłać te karty, bo czasami są fajne. Zobaczycie, o co z tymi kartami chodzi za chwilę. Jest też Jean, z którym można pogadać. Jest kucharz, któremu ukradli jakąś kartę i można mu ją przynieść i dostać nagrodę. No i lekki tutorial w formie planszy, bo nie będziemy grać tutoriala zwykłego. Ja wam to zresztą wytłumaczę zaraz organoleptycznie i będziecie wszystko wiedzieli. Okej, w sensie w trakcie rozgrywki właściwej. Tutaj jeszcze można sobie deck złożyć. Nasz deck kart. Deck kart, moi drodzy. Karty mamy w dwóch szeregach. Niektóre karty mają różne właściwości dopisywane też na nich. Te karty zdobywamy pokonując kolejnych przeciwników. To zresztą też zaraz zobaczycie. Na niektórych z nich mogą być właściwości takie jak na przykład boostowanie karty, która znajduje się wyżej, całej kolumny, niżej, lewej, z prawej, wrzucanie negatywnych statystyk. To zaraz zobaczycie. Kart możemy mieć jeszcze dodatkowo 6 w ręce i składamy te talie. Ułożenie tych kart w talii będzie warunkowało nasze statystyki, co jest potrzebne do potyczek z przeciwnikami. Ale za chwilę, bo cała gra jest turowa, więc dobrze się opowiada. W sensie nic się nie rusza, póki się nie zmienia heksa. Idziemy w takim razie, naszym założeniem jest oczywiście znalezienie głowy Barego, tego statku, ale można, ale też zmiana sektora. Także zobaczymy. Dobrze, moi drodzy. Te paski z tyłu muszą się łączyć? Nie, nic się tam nie musi łączyć. Idziemy. Jak widzicie, zmieniamy heksa, zmienia się pora dnia. Zaraz będziemy mieli wieczór. Łuk! Nasi pierwsi przeciwnicy i wkurzające nadmiernie myszy. Okej. Okay. Widz polega na tym, że przeciwnicy nad głowami mają też statystyki. Jak widzicie, zapadła noc. W nocy łuki, akurat, bo ich znamy, są w fazie jakby obronnej. Wtedy, jeżeli będziecie wiedziecie mu na heksa, to my atakujemy go zawsze pierwsi. Jeżeli miałby tam ofensywę włączoną, czyli byłby w dzień, no to różne kreatury mają różne cykle, one się też różnorako poruszają, bo na przykład są wielkie koksy, które poruszają się co dwie kolejki na przykład, ale to zobaczycie. Trzeba wjechać mu oczywiście, najbardziej fajnie by było wjechać mu, kiedy on ma obronę. I musimy mieć oczywiście atak przewyższający jego obronę. Czyli my jak mamy trójkę teraz, to wjeżdżamy i go pokonujemy. Gdyby on był w fazie ofensywnej, tak jak tutaj ta mysz z trójeczką u góry, to wtedy atakowałby pierwszy, ale jest szansa, żebyśmy go zdeflektowali mu cały damage, bo mamy trzy obrony. Teraz trzeba manewrować tymi kartami tak, żeby statystyki nam rosły i atakować przeciwnika tak, żebyśmy mieli zawsze wyżej te statystyki. Lecimy! Nie mam pancerzu, mam tylko taki tam, jak wpiszesz w komendę donate, to wyskakuje. Dobra, lecimy w takim razie. Napadamy na łuka pierwszego.
O, tu widzę, że nawet cała gromada jest. Jak widzicie, on wjechał na mnie, bo przeciwnik troszkę czasami nie rozumie. Zresztą oni są dość agresywni. Lutujemy, dostaliśmy kartę. Podniesienie karty kosztowało nas kolejkę. Lecimy z koksem, bo mamy jeszcze 3 fazy do kolejnego dnia. Wtedy one będą już agresywne i atakować nas pierwsze. Zjeżdżamy na kolejnego łuka. Tu jest na przykład koksu, który właśnie rusza co 2 kolejki. Mamy kolejną kartę, na razie ich nie będziemy dobierać. Tutaj już zaczęły mrugać te fistaszki, nie wiem jak to tam nazwać, ikonki zaczęły mrugać, co oznacza, że tak naprawdę jakbyśmy go zaatakowali, to on już nie będzie w fazie ofensywnej swojej, tylko będzie już wtedy w obronie. Ale jako, że mamy karty, wejdziemy sobie na talię i dostaliśmy tak. Blast Beam. Karta z modyfikatorem, karta z prawej, po tej, obok tej karty dostanie plus 1 do statystyk, więc jak go wciśniemy tutaj, mamy plus 1 do defensu i w związku z tym mamy teraz już 4 u góry, a nasze tutaj suma summarum daje właśnie tą 4, to możemy sobie zrzucić, więc będziemy mieli 5. No i mamy też Self From Disc, karta z lewej i z prawej dostanie plus 1, więc wciskamy to na środku i boostujemy sobie tym samym 2 karty z lewej i prawej, co przekłada nam się na statystyki 6 do ataku. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, bo troszkę tak wszyscy za nie mówili. Dobra, lecimy go zaorać, ponieważ jak zejdziemy go tutaj przez 2 heksy, to będzie... nie wiem, co to przedpołudnie będzie, druga faza słońca, a on będzie teraz w defensywie tak naprawdę, w dzień, bo on w dzień nie atakuje, w sensie nie atakuje pierwszy, bo skoczyć tam może. Dostaliśmy jeszcze nową broń, Self From Disc 2 do ataku ma, co widzicie jako ikonkę tutaj na samej górze. Wsadzimy go tutaj zaraz obok, żeby był zboostowany, będziemy mieli z tego 3 i włożymy sobie oczywiście Meteor Ball i mamy teraz już 8. Dobra, tak to wygląda, mniej więcej, bo teraz tak. Jako, że... znaczy, nie grałem jakoś mega długo, żeby wam powiedzieć o wszystkich niespodziankach na tych mapach. Wiecie, jak to jest z proceduralnymi grami, nigdy nie wiadomo, czy masz już wszystko i czy to już jest koniec. Są tutaj na przykład teleporty, które aktywują te myszy, przywołując kolejnych przeciwników. Czasami można wpaść na panel uzdrawiający, jest to bardzo rzadkie, a jeżeli nie to, to trzeba recyklować karty, żeby mieć tokeny na zdrowienie się w wiosce, do której trzeba wrócić i oczywiście stracić kolejki. Jako, że mapki są fezdupne, to może oznaczać, że zaatakują was różne dziwne rzeczy. Te już z tych dalszych kolejek, to już jest tam troszkę groźnie wtedy. Czemu ja jestem jeden, a ty kilka? No jak to zwykle bywa, Cebul. Co, Szantarien? Nie, nie skończyłem. Był stary tytuł, poszedł pewnie w mailu. Nie było Pit People dzisiaj. Idziemy. Idziemy, plądrujemy powolutku, jest kolejny łuk. Łuk, jak widzicie, znowu jest w ofensywie. Poczekamy w takim razie chodząc lewo-prawo, bo nie ma skipu kolejki, żeby był w defensywie. Więc my zaoraliśmy go pierwszy, mieliśmy 8 ataków, on miał tylko 2, więc poległ. Tutaj już jest przeciwnik, który wali obszarowo, więc trzeba wystrzegać się miejsca, w które celuje. Mamy też, zapomniałem nazwy tego, ale już wiedziałem jak on się nazywa. O pięknych... wisiorkach... wszystkim... Smutna to cebula trochę, nie wiem czy to cebula, czy nie. Ale lecimy. 8 ma ataku. Czasami jest jeszcze różnica, bo na przykład jest Bro Horse, jest taka postać. I to są splecione 2 konie, albo koni ryba. I w dzień jest koniem, w nocy jest rybą, albo na odwrót. I wtedy odpowiednio albo tam koń jest ofensywny, albo ryba. I trzeba poczekać, i ma też odmienne statystyki ataku. Nie jest tak, że mają porówno, a więc tutaj już się potem Wixa zagęszcza. Początkowi przeciwnicy nie są aż tak problematyczni, ale Bro Horse już jest. O, właśnie tu jakiś przyleciała jakaś sowa. 12 defensu mamy 8 ataku, więc teoretycznie byśmy dali radę, ale ona też 12 tym defensem będzie nas orała, więc poczekamy sobie. Czasami są też jeszcze czary, ale to dopiero dojdziemy do tych kart, to zależy jak tam wypadną. Jajowy generał to jest 12 defensu, no sprawdźmy, bo zaatakuje go pierwszy i dało radę. Dostaliśmy kartę. Spróbujemy tego Brigunda tam zaorać, czekajcie. Zbiliśmy jajcówę z niego. Chyba 4. Aha, teraz się broni. Teraz przydałoby się wycofać, żeby on tam nie celował. I podchodzimy. To jest właśnie teleport, z którego respią się przeciwnicy. Czekajcie, bo nie ma jak on teraz kurde kolejkę stracimy. Ile on to ma? 4 ataku, a mamy defense 5, to damy radę. A, dobra, minus 1 zostało. Spoko, to nie damy radę. Lejemy go. Jeszcze minus 1, bo jest 2 HP mi zostało. Mysz stoi na przycisku, z którego co kolejkę, jak widzicie tutaj na panelu, jest ludzik. Ona stojąc tam 4 kolejki, respi nam nowego przeciwnika. Srogi biznes, więc trzeba ją zaorać. Co będzie za event za te 230 tur? No, Ultra Vixa. Idziemy.
Dobra, idziemy spróbować. Okej, nie idziemy. Czekajcie, bo tu robot ma 4 ataku. Defense, ale on będzie pierwszy atakował. Chyba zginę. Taki to tutorial z mojej strony. Nie mamy kart chyba na recykling. Spadamy, bo Spectral Bride nie jest dobrym przeciwnikiem. Jeszcze agresywna dość, bo będzie atakować pierwsza. Wspomniałem wam, że ta gra nie jest łatwa, nie? Kradnie mi karty. To są karty, które jak zaorak ją jakiś inny gracz gdzieś tam grający w tę grę, to wtedy można przysłać drugiemu graczu, co jest dobrą rzeczą, bo wtedy jak wysyłacie tą kartę, to ona wpada do mojej skrzynki, ale na przykład graczowi powoduje też to, że moja projekcja astralna walczy razem z nim. To jest taki trochę cheat. Dlatego warto to robić. Co ja robię ze swoim życiem? Nie rozumiem. Dobra, poczekajcie, idziemy stąd. Idziemy dalej. Zapadła noc. Mamy pierwszą śmierć za płoty, leci łuk, dość taki zaintrygowany. Minus 3, mieliśmy 3 ataku. Dobrze. Okej, okay, Ongron, ale jest weak i resist, ale my mamy tylko 3 ataku. Dostaniemy. Czy to jest warte zachodu? No warte, bo i tak nic nie mamy tutaj do roboty. Biorę go, on się rusza co 2 kolejki. Warto wspomnieć. Zblokowaliśmy jego atak. Pięknie padł. Jest mysz. Jest mysz, o Jezus. Dwie mysze. Mysze to akurat uciekają. Ten mnie zaczął gonić. I teraz tak, patrzcie. Jest jedna kolejka, jeden heks. Drugi heks i ogrom dopiero skacze. Teraz jak my go zaatakujemy, to będzie w ofensywie, więc my zaatakujemy go pierwsi i go pokonamy. Bardzo ładnie. Dobra, mamy kartę. Bierzemy. Plus 2 do ataku, już mamy teraz 5. Okej. Okay. Dobra, Whiskas. No, nie zapiemy ich, kurde, a one będą szukać tego panelu, żeby respić tam przeciwników. Spróbuję go pogonić, ale nie wiem, czy mi się uda. Jak widzicie, kolejki lecą srogo. To srogo bez sensu zrobiłem, niepotrzebnie tam wylazłem. Idziemy dalej. Łuk, dzień dobry. Dawaj jakąś kartę, znakomicie, do defensu. Karta z prawej plus 2, więc wsadzimy sobie tutaj w gacie. Dobrze, plus 2. Już mamy defensywy 7. Znakomicie. Nie ma jeszcze jakichś kart specjalnych, niestety. Idziemy. Ktoś tu coś brał? Być może. Ale widzisz, jak dobrze się bawił? Jaką grę dobrą skarbę. Okej, 5 tak, idziemy. 20 do ataku, no to super. Dobra, i teraz tak. Podniesiemy kartę specjalną, ale Grobler nas zaatakuje. Nie, uciekniemy najpierw. Grobler, bo on teraz będzie szedł w defense, może będzie go miał mniej. Ale ja nie wiem, muszę uciec. Nie, 20 ma. A ja mam tylko 5 do ataku. Strasznie słabo. Nie wiem, co mam zrobić. Zresztą ładnie mnie zaora teraz, no trudno. Nie uciekniemy. Czemu mi to karty kradnie? Ukradł mi kartę. O co chodzi? I to tyle tylko? Grabler. Nie, no to wal się. Ja tu biorę tutaj kartę specjał. Ubierzemy sobie tutaj pioruny. Proszę bardzo. I teraz tu zaoramy cię z po tyłku. Dostaniesz piorunami od Zeusa. Chodź tutaj. Dobrze. Gdzieś mi tam zwiewa. Daleko jest. Dobra. 10 już tylko. Super. To idziemy. Trudno. Dostanę. Come on! Co to jest za przeciwnik? Halo? Halo, gdzie on jest? No co za raszpla? No kaduka. Ale tracę kolejki bez sensu. Wal się, mucho. Idziemy. Bierę ją tu. Zblokowany, bo miała 3. Ja miałem tutaj defensu 7, więc ten defense żeśmy przyjęli na klatę. O kurde. Bierzemy łuka. Na 6. 6, damy radę jeszcze, spoko. Jeszcze defense weszło. Minus 1 dostałem. Kolejna karta. Mam 2 karty. Okej, okay, jajcowa jest, generał jajcowa. Bym wlazł. No jakie mamy karty? Górny rząd plus 1. Dostaniemy 6 ataku. Karta poniżej plus 1 w kolumnie trzeciej minus 1. Czyli musielibyśmy sobie dać teraz tak. To sobie przerzucimy tutaj, więc mamy kartę poniżej plus 1. Gdyby było w kolumnie trzeciej, czyli tutaj, to by miała minus 1. No tak tośmy sobie zboostowali do 10 defense i atak 6. Te myszki to chyba trzeba mieć jakieś ataki dystansowe? Tak, albo po prostu się nimi nie przejmować i one czasami można je złapać.
Dobrze, moi drodzy, idziemy. Dwóch typeczków. Generał Jajcuwa. I jeszcze jeden. 13. No dobra, spróbujemy. Dostałem jeden. Zblokowany. Zblokowany i pięknie, generał Jajcuwa rozsypany. Jeszcze Brygunda spróbujemy pokonać i udało się. Kolejne karty do kolekcji. Other Bips plus 1. Nie mamy Other Bips, ale weźmiemy, bo to zawsze więcej do defensu. Mamy dwa zdróweczka. Nie mamy tokenów. Idziemy, może uda nam się znaleźć jakiś panel. Może uda nam się dostać jakąś kartę ciekawą. Rad, tak, idziemy stąd. Jezus, niskas. Dobra, spadam stąd. Komiksomaniak, dzięki serdecznie za followa. Dobry wieczór, ja jestem Mitek. Gramy w Loot Rascals. Dobrze, czekajcie, uciekamy, bo to będzie teraz... Dobra, on teraz wejdzie w defense. Jezu, się tu pojawił jakiś... Ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek ośmielił się połapać to, co się tutaj działo, dzieje. Ja wiem, co się dzieje. Mamy jeszcze jedne pioruny, ale to zostawimy sobie. Ciężko powiedzieć. Możemy sobie wrzucić jeszcze jeden defense. Ale bez sensu, mamy 6 ataków tylko. A piorunem nic nie zrobimy, bo to jest akurat... Gdybyśmy teraz zrobili tak, żebyśmy sprzedali to, na tokeny przerobili i wrócili się po serduszko, to nie będzie głupie. Dobra, sprzedajemy to i wracamy do wiochy początkowej i uzdrowić się. Cześć, dziobak, hej, hej. Idziemy. Dobra, idziemy. Muszę się wrócić, żeby zdrówko sobie kupić, bo tam przynajmniej wiem. Jeszcze 131 kolejek do wizyty dziwnych panów. Dobra, muszę się uzdrowić. Uzdrowiony, 5 HP, idziemy. Pan Zemur, zapowiada się super gierka, wiesz w ogóle o co chodzi? Czyli w tej grze głównie chodzi o to, żeby ogarniać, kiedy potwór jest słabszy w ataku czy w obronie. Tak, mniej więcej tak. Plus jeszcze trzeba troszkę zaznajomić się z ich wzorami chodzenia, bo niektórzy, tak jak mówiłem, poruszają się troszkę inaczej niż inne kreatury. No i trzeba się spieszyć, żeby ich ograć, bo... No wiecie, 118 kolejek. Trzeba się spieszyć, bo oddech innych typów jest za plecami. No i trzeba znaleźć portal prowadzący do dalszego sektoru. Taki jest cel nadrzędny. To tak jak, taki, wiecie, roguelike standardowy z budowaniem kart, nie? Z zdobywaniem i zbudowaniem własnych deków. Dobrze. To jest stary fiksator, który będzie atakować, bo pamiętajcie, że jak oni są w defensywie, czyli są na niebiesko, to my pierwsi atakujemy wjeżdżając na niego, a kiedy są czerwoni, to oni są bardziej agresywni, więc jeżeli on ma jeden ataku, to my akurat mamy 12 defensu, także cały przyjmiemy na klatę i powinniśmy go zblokować, a gdyby miał więcej, no to oczywiście my byśmy dostali ten damage. Mniej więcej to jest, tak to działa. No łażenie po tych heksach powoduje, że no, te kolejki spadają, a zmieniają się ich postawy o konkretnych porach dnia, więc trzeba po prostu się rozeznać kto kiedy. O Jezus, wlazłem w to i po co? Dobra, pana defensywnego żeśmy tutaj dogonili. Whiskasa czy dogonimy? Nie wiadomo. O Jezu, co to jest? Golden... co to jest? Nie wiem, ale chce mnie bić chyba. O! Karta specjalna, bierzemy. Dobra, i tu jeszcze jedna. Spend the token to flip day and night, możemy sobie zmienić. Zlutowałem sobie, co to jest? Delay body reinforcement, dobra, to możemy sobie opuścić ten, opóźnić ich o 25 kolejek. Mysz stoi na teleporterze dla złoczyńców, więc trzeba ją stamtąd przepędzić, bo respi nam temat. A to jest, zdaje się, nocny czarodziej, który jak podchodzimy do niego zmienia dzień w noc. Więc wtedy automatycznie potwory, które w dzień tam są defensywne, w nocy stają się agresywne. I taki jest czarodziej. Warp to Dome działa tak, że trzymasz Q i cofa cię do tego doma, tylko tracisz chyba ileś tam kolejek, 25 chyba. Nie, komiksomaniak! Dzisiaj nie było. Chcesz zobaczyć, jak robisz ten true ending na pilocie do końca?
Dzięki Comic Smajak, już wiem co ci tu przywiodło. Nacisnąłem ja sam portal i została jeszcze połowa chłopka do zrespienia. Tu zastanawiam się, bo pojawił się teraz niebieski kawałek, a nie żółty, czy to nie będzie przypadkiem jakiś mój pomagier. Może taki odpowiednik portala z Dark Soulsów to jest, kiedy ja go przywołuję. Poczekajcie, zobaczmy. Test. Jeszcze raz. Tak! Zrespiliśmy sobie pomagiera robota, patrzcie. Jeszcze jeden. To nie był pomagier robot, czemu on mnie zaatakował? A, bo on miał cząstkę, miał jedną nogę, wrogą. Poczekajcie, jeszcze jednego zrespiję. A nie, spadę, bo ty agresywny jesteś. Nie, dobra, to jednak się nie respi pomagierów. No cześć, robot, cześć. Nie idź za mną, halo. Halo, zostań tam. Nikt cię nie chce, jesteś adoptowany, nie idź za mną, halo. No dobra, zmusił mnie do tego. To jednak nie był przyjaciel. Ciekawe, czy uda nam się to przejść. Idziemy tam, to mysz, spadaj. Spadaj tam. Nie denerwuj. Idziemy na łuka. Dobra. Odron, poczekajcie, bo odron tu ruszy do przodu. Dobra, teraz będzie w defensywie, lecimy. Piąknie. Jeszcze jego. Ślicznie. Bolas Gal. O, tak się nazywa, Bolas Gal. Idziemy. Cześć Ali, dobry wieczór. Bieremy. Jeden do meczu będziemy jeszcze. Okej. Mam wrażenie, że ktoś stoi tutaj na... A nie, dobrze, zepsuty jest portal. Nie ma stópki. 24 kolejki. O, matko boska, czemu nikt mi nie powiedział? Chyba tutaj będzie. Dziu, opóźnimy sobie ich o 25, poczekajcie. A ja nie mam tokena. O kurde, poczekajcie, musimy zrobić tokena. O Jezu, ja mam tu przecież jeszcze rzeczy. Hydrapater, karta wyżej, dostanie plus 2. Czyli damy sobie ją tutaj. Ale czekajcie, bo teraz tak, karta z prawej, to ciebie przestawimy tutaj. Gacie, a nie, nie musimy gaci dawać. Gaci sobie, gacie sobie przerobimy na hajsy. Dwójeczkę damy tutaj, więc będziemy mieli plus 2, super. Okej, okay, lovely. No dobra, event slot. O Jezu, tutaj mamy minus 2, co za bez sensu ustawienie. Poczekajcie. A, karta poniżej tutaj musi być. A mam jakiś event slot, czyli... Aha, równy. Dobra, jest. Pasi. Okej, okay. Zboostowane wszystko. 10 ataku i defense 12 jest. Okej. Okay. Dobrze, czy mamy jakąś grupę poza Discordem? Facebook. Facebook. W sumie, Facebook. Dobra, czekajcie, co to jest? Spend the token. Dobra, to ja to chcę użyć. Czekajcie, spend the token. Używamy tokena, żeby opóźnić ich. 46 kolejek, okej. Okay. Może damy radę, gdyby nie jakieś wielkie, nie wiadomo co ma 23 w defensie. O mój Boże, poraziłem ich prądem. Biel de Grusom, to jakiś boss. 18, idziemy go. 8. Pięknie. Dostaliśmy kartę questową, czyli to co tam ten koleś chciał z tego, z chaty. Ale nie będę mu tego niósł, bo kurde, tu jest groźnie. Czekajcie, to jest dobra, idziemy. Dobra. Pięknie. Patrzcie, jakie znakomite rozdanie jest. Widzieliście, jak Lowi to zaorałem? Znakomicie. Kurde. O nie. A to nie jest to, co mi kartę wziął? A tu 47. No, spoko. Na pewno tam pójdę. Na pewno tam pójdę. Sami sobie tam idźcie. W nos se wsadźcie. Nie idę tam. Tylko porażę prądem też. Porażony. Green Federico jakiś. Ventigon 12. O Jezu, co ma jakiś ten... Lollipopy serduszkowe, walentynkowe takie. Uuu, dostaliśmy kartę pełną miłości, czekajcie. Co to jest? Life ability. When you charge up, you will be able to heal yourself for 1. Super, biorę. Tu cię dam. Ja chcę to. Heal. O, super. Heal 1 dostałem. Super. O mój Boże, nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. O, na dół. O nie, blok, dobra. Bier wygląda. Znakomicie. Instagram i Twitter? No co, ale nie używam jakoś tam. Idziemy. Zapadis. Aha, czekajcie, może to. Poraziłem prądem. Super. Ty, co? Będzie portal? Nie, o Jezus, Lickboy jakiś. To jest jakiś... łami szczęka. Dobra, prądy dostałem. Jezu, wyjdźmy z tego cało, proszę was. Jezu, ile kart w ogóle? O mój Boże, splendor i bogactwo.
Ty mysza spadaj, ja szukam portalu. Nie widziałaś portalu? Gdzie tu jest jakiś portal do następnego levelu? Halo, halo mysz, halo mysz. Dobra, ciebie też prądem. Idziemy, cześć Rychol, dobry wieczór. 20 tur, 50 jeszcze. Jest, tutaj można, jeżeli byśmy mieli kartę jakąś, to można by ją odesłać komuś. Sure, why not? Dobra, co my tu wyślemy? Możemy coś wysłać komuś. Time is an illusion. Launch into space. Spend a token to flip. A, to możemy to wysłać. Jak to się wysyła? R. Dobra, wysłaliśmy komuś. Przesyłeczkę. Jest! Jest nowy level! Jej! Udało się, moi drodzy. Idziemy do drugiego levelu. Udało mi się, wow! Moi drodzy, 34% podróży. Czy tak jest w istocie? Nie wiem, bo jak zginąłem na tym drugim, to zaczyna się zabawa od samego początku, jak w typowym rogalu. Jak widzicie, Wiksa z głosików uległa zmianie, otoczenie uległo zmianie, przeciwnicy pewnie też. Tymczasem, ja się żegnam, to był Lutraskas. Lutraskas wychodzi 2 marca, kiedy to nagrywam, jest 14, walentynki, najlepszego, drogi widzu. I no, także jeżeli ktoś reflektuje, to niech się tam zlurkuje na Steamie. A tymczasem się żegnam. Lut Rascals, dzięki serdecznie. Nitek, streamy twitch.tv/nitek69 i zapraszam was serdecznie. Adieu!